Cześć, w tym filmie pokażę Wam, na czym polega zakładka konfiguracja serwera. Już na samym początku po wejściu widzimy po lewej stronie możliwość zmiany hasła dostępu lub hasła Aircon. Aby zmienić hasło, wystarczy wpisać je w ramkę, a następnie kliknąć zmień hasło serwera bądź Aircon. Po prawej stronie znajduje się panel, dzięki któremu możemy dokupić dodatkowe sloty do naszego serwera. Wystarczy, że wpiszemy interesującą nas ilość, a następnie klikamy oblicz. Dostajemy informację, ile kosztuje ilość slotów, którą chcemy dokupić. Jeśli zgadzamy się, no to klikamy dodaj sloty. Niżej znajduje się możliwość przedłużenia naszego serwera. Za każdy miesiąc dostajemy 7 dni gratis. Opisane są tutaj oferty przedłużeń. Na przykład przedłużając serwer na miesiąc dostajemy 7 dni gratis, co kosztuje nas 60,5 punkta. Trzeba pamiętać, że ceny wyrażane są w punktach, czyli w wirtualnej walucie. 1 punkt to 1 zł. Idąc jeszcze niżej, widzimy możliwość zmiany parametrów naszego serwera. Bezpłatnej zmiany parametrów można dokonać w czasie od 2 dni przed końcem okresu wynajmu i do 14 dni przed jego zakończeniem. Można zmienić ilość slotów oraz rodzaj serwera z prywatnego na np. publiczny lub zmienić grę po wcześniejszym kontakcie z administracją pukawka.pl. Następną opcją tej zakładki jest zmiana parametrów startowych serwera. Możemy wyłączyć lub włączyć Auto Update lub HLDS oraz zmienić wartość pingbostu czy też SysTick Rate'a. Uwaga! Zmiana parametrów serwera pingbostu czy też SysTick Rate może zmniejszyć stabilność FPS-ów. Zalecamy ustawienie wartości w rekomendowanych. Niżej możesz sprawdzić aktualne polecenie startowe serwera oraz je zmienić. Kolejną opcją jest Fast Download, czyli inaczej serwer HTTP, który może zostać wykorzystany tylko i wyłącznie jako alternatywne źródło pobierania plików z serwera gry. Jeśli chcemy takowy utworzyć, wystarczy, że zjedziemy niżej i klikniemy Utwórz Fast Download. Funkcja utworzy tak zwane linki symboliczne do katalogów i plików serwera. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij Więcej o tworzeniu Fast Download.